10 najlepszych polskich bokserów, materiał opracowany na podstawie Gazeta Wrocławska.pl. Maciej Zagan. W 2003 roku walczył w niemieckim Essen z Uzbekiem Arturem Grigorianem o pas mistrza świata WBO w wadze lekkiej. Był zdecydowanie lepszy, ale został skrzywdzony przez sędziów. Zgodnie z opinią ekspertów, Polak wygrał tę walkę, lecz sędziowie widzieli to inaczej. Media na całym świecie rozpisywały się o tym skandalicznym werdykcie, lecz na niewiele się to zdało. Wrocławianin stracił w ten sposób życiową szansę, mimo że przez wielu uważany był za najlepszego boksera wagi lekkiej na świecie. Mateusz Masterniak. W 9. miejscu w rankingu Gazety Wrocławskiej plasował się bokser związany z Wrocławiem. Mateusz Masterniak ma na koncie tytuł mistrza Europy, lecz rywale, z którymi dotychczas się mierzył, nie rzucali na kolana. Niemniej sukcesywnie pchnie się w rankingu i wciąż ma duży potencjał. Przemysław Saleta. W młodości startował ze sukcesami w kickboxingu w formule Full Contact. W 1991 roku rozpoczął starty w zawodowym boksie. W 2002 roku osiągnął największy sukces w karierze, gdy pokonał w Dortmundzie przez techniczny knockout Luana Krasniki, zdobywając Mistrzostwo Europy EBU w wadze ciężkiej. Tytuł stracił niecałe 3 miesiące później na rzecz Sinana Sama. Do 2006 roku stoczył łącznie 50 walk, z czego wygrał 43, a 21 przez knockout. W 2007 roku podpisał kontrakt z organizacją Konfederacja Sztuk Walki i zadebiutował w mieszanych sztukach walki, choć w 2010 roku po wygranej z Marcinem Najmanem zapowiedział, że była to prawdopodobnie jego ostatnia walka w karierze. W 2011 roku powrócił, aby stoczyć rewanż z Najmanem na zasadach K1 podczas gali MMA Attack. Zwyciężył w pierwszej rundzie wskutek kontuzji Najmana. Następnie 23 lutego 2013 roku w Ergo Arenie w Gdańsku pokonał Andrzeja Gołotę poprzez knockout w szóstej rundzie. Był to pojedynek pożegnalny boksera zawodową karierą. W 2015 roku przegrał jednak jeszcze w Łodzi z Tomaszem Adamkiem. W przerwie przed szóstą rundą poddał się z powodu kontuzji barku. Został członkiem honorowego Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego w 2015 roku. W 2016 opublikował list, w którym stwierdził, że za rządów PiS atmosfera zrobiła się duszna, dlatego wyjechał z kraju. Andrzej Fonfara, jedna z największych nadziei polskiego boksu, człowiek, który niemal całą karierę boksował w Stanach Zjednoczonych. Wyrobił tam sobie bardzo dobrą markę, pokonując m.in. Antonego Russella, Byrona Mitchella i przede wszystkim Glina Johnsona. Później znokautował byłego mistrza świata w WBC kategorii średniej Meksykanina Julio Chaveza Juniora, co otwarło mu drogę do kolejnych dużych walk. Niestety później dość niespodziewanie polski książę przegrał z Amerykaninem Joey Smithem Juniorem, tracąc pas w WBC, a potem uległ w rewanżowym pojedynku z Edisonem Stevensonem. Niebawem powraca na ring. Benny Goldberg. Mało kto zna historię Polaka żydowskiego pochodzenia, noszącego przydomek Waleczna Szczęka. Goldberg był mocno bijącym mańkutem z wagi koguciej. Urodził się w 1918 roku w Warszawie, ale wychował się w Detroit. Do Ameryki wyjechał w wieku 2 lat i to tam nauczył się boksować. Znakomity amator, a potem zawodowiec. Między 1937 a 1946 rokiem stoczył ponad 40 walk, z których wygrał zdecydowaną większość. Był pierwszym pogromcą fenomenalnego Manuela Ortiza. Na amatorskim ringu wygrał z kolei z mistrzem olimpijskim Jackiem Wilsonem. Nigdy nie został mistrzem świata, bo w czasach, w których walczył, liczba pasów przypadających na jedną kategorię wagową nie przekraczała liczby zasługujących na nie bokserów. Krzysztof Głowacki. Dla popularnego główki bez wątpienia największym sukcesem było spektakularne zwycięstwo nad niemiecką legendą kategorii Cruiser Marco Hakem. Głowacki zdobył wtedy pas mistrza świata WBO. Pół roku później potrafił pokonać dwóch przeciwników naraz, Chorobę i Steve'a Cunninghama. Pas oddał Oleksandrowi Usykowi, ale patrząc, gdzie dziś jest Ukrainiec i za tamten występ można go chwalić. Krzysztof Włodarczyk.
Świetny technicznie zawodnik, obdarzony bardzo mocnym ciosem z obu rąk, ale zbyt statyczny. Jego walki nigdy nie były zbyt porywające, przez co nie zrobił kariery w USA. Niemniej ma na swoim koncie wiele ciekawych występów. Na przykład wygrał ze Steve'em Cunninghamem, zdobywając pas IBF. Był też mistrzem w WBC, kiedy w Atlas Arenie odprawił z kwitkiem Jacobę Frankmoniego. Jego walka z Rihmem Czechkijewem była jedną z najlepszych w historii naszego zawodowego boksu. Potrafił sponiewierać mistrza olimpijskiego i znokautować twardego jak skała Ismaila Abdulla. Bardzo długo był w posiadaniu wspomnianego pasa WBC. Tomasz Adamek był mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych. Jako półciężki zdobył pas WBC w 2005 roku, pokonując Paula Brixa, a w wadze junior ciężkiej wywalczył w 2008 roku trofeum Federacji B, wygrywając ze Steve'em Cunninghamem. W wadze ciężkiej w 2011 roku przegrał walkę o tytuł przez TKO w 10 rundzie z Vitailem Kliczką. Zawsze miał wielkie serce do walki, niesamowity spokój w sobie, sprawiał wrażenie, jakby do ringu wychodził dokładnie wiedząc, co go czeka. O zakończeniu kariery myślał już w 2011 roku po ciężkim laniu od Kliczki. Potem kilkukrotnie taką decyzję ogłaszał, ale zawsze wracał do ringu. W październiku 2006 roku zajmował trzecie miejsce w światowym rankingu w wadze półciężkiej, czwartą pozycję w rankingu bokserek oraz drugie miejsce w rankingu europejskim. Najwyższe pozycje Adamka na listach pretendentów federacji bokserskich to pierwsze miejsce na liście WBO, czwarte w WBC, szóste w WBA i szóste w IBF. Ostatnią walkę stoczył w październiku 2018 roku. Dariusz Michalczewski. Boksem zajął się w wieku 12 lat, wcześniej przez kilka miesięcy trenował zapasy i piłkę nożną. Sportową karierę bokserską rozpoczął we swoim rodzinnym mieście, gdzie na treningi do sali bokserskiej zaprowadził go jego wuj, brat matki. Najpierw reprezentował barwy Stoczniowca Gdańsk, a później Czarnych Słupsk. Pierwszą oficjalną walkę rozegrał w 1983 roku podczas meczu towarzyskiego Czarni Stoczniowiec w Słupsku, wygrywając na punkty. W 1985 roku został mistrzem Polski juniorów w wadze półśredniej, a rok później wywalczył złoty medal młodzieżowych mistrzostw Polski w wadze lekko-średniej. W 1988 roku nie powrócił z wyjazdu ekipy bokserskiej do RFN i tam rozpoczął karierę zawodową, za co został dożywotnio zdyskwalifikowany przez Polski Związek Bokserski. W lipcu tego roku otrzymał obywatelstwo niemieckie i kontynuował karierę amatorską. Po pewnym czasie zaczął boksować w Bayerze Leverkusen. Zdobył najpierw Mistrzostwo Niemiec, a potem w Göteborgu został mistrzem Europy w wadze półciężkiej. W sierpniu 1991 roku przeszedł na zawodowstwo i podpisał kontrakt z Universum Box Promotion w Hamburgu. Na zawodowym ringu zadebiutował w 1991 roku. W 1993 wywalczył tytuł interkontynentalnego mistrza IBF. W 1994 roku zdobył Mistrzostwo Świata WBO. W 1997 pokonał Virgila Hilla i zdobył dodatkowo mistrzowskie pasy organizacji WBA i IBF w kategorii półciężkiej. W 2002 roku po raz pierwszy na zawodowym ringu stoczył pojedynek w polskich barwach, a przed spotkaniem odegrano hymn Polski. Tego dnia obronił w Brunszwiku po raz 22 tytuł bokserskiego mistrza świata w wadze półciężkiej organizacji WBO. W 2002 roku Federacja WBO ogłosiła Michalczewskiego czempionem wszechczasów, a jego walkę z Jamajczykiem Richardem Hallem uznała za najlepszy pojedynek roku 2002. 26 lutego 2005 roku przegrał walkę o Mistrzostwo Świata organizacji WBA w wadze półciężkiej. Zakończył pojedynek w szóstej rundzie poprzez techniczny knockout i ogłosił zakończenie kariery bokserskiej. Andrzej Gołota, czyli żywa legenda polskiego pięściarstwa. Wiele rankingów podobnych do tego na pierwszym miejscu plasuje Michalczewskiego, ale dla Gazety Wrocławskiej i również dla mnie wybór jest tylko jeden. To on podbijał Amerykę w czasach, gdy boks był tam sportem narodowym. Nazywany bokserską nadzieją białych, Gołota 4 razy walczył o tytuł mistrza świata. Był blisko wygrany z Chrisem Boardem i Johnem Ruizem, ale pasa czempiona nigdy nie zdobył. Walki z Lennoxem Lewisem i Lemonem Brausterem kończył na deskach już w pierwszej rundzie. Kiedy toczył ringowe wojny z Riddickiem Bowe, pół Polski
zarywało noce, by je oglądać. Chyba nigdy nie pogodził się z faktem, że na jego biodrach nie zawisł pas mistrza świata, przez co długo nie potrafił podjąć nieodwołalnej decyzji o zakończeniu kariery. Na pożegnanie stoczył walki z Tomaszem Adamkiem i Przemysławem Saletą. No i oczywiście trzeba wspomnieć, że stoczył bój z Mike'em Tysonem. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!